Gościem portalu MyPiS jest poseł Tadeusz Wita. Panie pośle, wygrał pan, można powiedzieć, w małej aferze billboardowej, która miała miejsce na Śląsku z posłem Mirosławem Sekułą. Przypomnijmy, w ubiegłym roku podczas kampanii prezydenckiej wynikł skandal. Poseł Sekuła oskarżył pana o to, że zajmuje pan jego miejsca reklamowe. Znaczy, dokładnie wyglądało to w ten sposób, ponieważ w kampanii prezydenckiej ani ja, ani poseł Sekuła żeśmy nie startowali, natomiast ja się zorientowałem, że plakaty pana Bronisława Komorowskiego odklejają się z płytek, które były moją powierzchnią reklamową w 2007 roku. Zastanawiałem się, skąd te płytki po 3 latach znalazły się na stojakach Platformy Obywatelskiej i bezpośrednio pod plakatem pana Bronisława Komorowskiego. Wziąłem taki stojak, zawiozłem na policję, drugi schowałem w domu i prosiłem policję o wyjaśnienie, skąd te płytki, które mnie zaginęły w 2007 roku, znalazły się teraz po 3 latach na tych właśnie stojakach. Policja, zamiast prowadzić dochodzenie, bo umorzyła ostatecznie to postępowanie, zwróciła się o wyjaśnienia do pana posła Sekuły, a pan poseł Sekuła powiedział, że wkurza go to, co robi pan poseł Wita, bo nie dość, że się przyklejał na jego powierzchniach reklamowych w 2007 roku, to teraz jeszcze po raz drugi ukradł jego materiały wyborcze. No i w tym momencie nie mogłem pozostać obojętny, dlatego zapowiedziałem, że jeżeli mnie nie przeprosi za oskarżenie o kradzież, ponieważ ja nikogo nie oskarżałem, ja prosiłem policję o wyjaśnienie, co się działo z moimi płytkami przez 3 lata. Jak się okazuje, policja poinformowała pana Sekułę, że to możliwe, że nawet ja naruszyłem prawo. I on na tym bazował, że oskarżał mnie o kradzież. Ja żądałem przeprosin, no ale sprawa poszła do sądu. Sąd okręgowy co stwierdził? Sąd okręgowy w Gliwicach stwierdził, że w czasie kampanii wyborczej słowa tracą znaczenie słownikowe. Ze względu na emocje można używać dowolnych słów. Nie mają one znaczenia słownikowego, że na przykład oskarżenie o kradzież to nie jest równoznaczne z nazwaniem kogoś złodziejem. Nie mogłem się z taką decyzją pogodzić. Odwołałem się do sądu apelacyjnego i w sądzie apelacyjnym sprawę wygrałem. Także w tej chwili pan Mirosław Sekuła dał ogłoszenie do Gazety Zabrzeńskiej, w którym przeprasza mnie i wyraża ubolewanie z powodu naruszenia moich dóbr osobistych poprzez wypowiedzi nieprawdziwe kierowane pod moim adresem w 2010 roku. Dziękujemy bardzo.